Kasper Lubarski po pierwsze zielone oczko daje Anaconda Team. No Kasper, no dałeś to pierwsze zwycięstwo. Jak się z tym czujesz tej chwili na gorąco po walce? Witam serdecznie. No odczucia jak najbardziej pozytywne. Fajnie, że udało się wygrać, fajnie, że przed czasem. No i co, lecimy dalej. Właśnie Kasper, mam wrażenie, że to była chyba taka twoja najbardziej brutalna wersja. Ten facet, który wchodzi do klatki, jesteś taki zimny, chłodny, wyrachowany. Widziałem, że ta prawa ręka cały czas była przy brodzie. Gdzieś cały czas kontrolowałeś, co się dzieje. Potężne low kicki. Cały czas presja i to wszystko tak na zimno, na chłodno miałem wrażenie. Zgadza się. I tak wydaje mi się, że trochę za mocno poszedłem w pierwszej rundzie, przynajmniej trener tak powiedział po walce, że trochę mogłem spokojniej zacząć, no ale jestem z siebie zadowolony w sumie. Siadały te low kicki i te doły przede wszystkim, nie? Byłem nastawiony cały czas na te doły, no i udało się to zrobić. To jak to mówi klasyk, wątroby nie oszukasz i no nie oszukało się tej wątroby, nie dało się oszukać. No widać było, że już w pierwszej rundzie naruszyłeś rywala i miałem wrażenie, chyba trener Roger wołał, że już masz go. No ale trzeba było faktycznie wytrzymać to. Zgadza się, tak, krzyczał mi trener właśnie, że on odczuł te doły. Bernard tak samo w sumie mi krzyczał, z tego co pamiętam. Byliśmy w ogóle nastawieni na tą akcję cały czas, robiliśmy to na technice cały czas w klubie u mnie. No i tak jak mówisz, wątroby nie oszukasz. Ja ogólnie wolę dostać cios na szczękę niż na wątrobę. Na szczękę zawsze jakoś tam się można odbronić, a jak dostaniesz na wątrobę, to już jest... To, tak, zgadza się, no, a jak na wątrobę, to już jest koniec, nie? No właśnie, Kasper, tutaj też były próby wejścia w nogi. Gdzieś tutaj twój rywal cały czas aktywnie próbował, gdzieś kiedy nie szło w tej stójce, no, sprowadzić, tak? Szukał gdzieś tam tych rozwiązań parterowych. Natomiast też widziałem na chłodno, na spokojnie udało się wybronić i też widziałem taki duży luz w tym wszystkim był. Zgadza się, no widzieliśmy ogólnie, że będzie szukał parteru mój przeciwnik. Szczerze mówiąc, no, ja nawet bym wszedłem w parter z nim, bo było parę razy tak, że wybroniłem mu obalenie i mogłem spokojnie przychodzić do bocznej. No ale trener mi krzyczał w narożniku, żebym stawał do stójki, no i to robiłem właśnie. Kasper, jakie plany dalej, bo mamy pierwsze zwycięstwo i co dalej? Zobaczymy, no ogólnie w tym roku chciałbym jeszcze może stoczyć jakąś walkę w Formule Semi Pro. Jeżeli będą jakieś propozycje, to pewnie z nich skorzystam, a jeżeli nie, to zobaczymy. Może jakieś MMA Polska, może jakieś zawody w brazylijskim jiu-jitsu, zobaczymy. Bo rozumiem, że jakoś nie czujesz się jakoś tak mocno rozbity, jest w porządku, mimo że rywal był naprawdę twardy, to trzeba podkreślić. Natomiast też parę razy poczęstował cię tym low kickiem, ale chyba w dobrej jest tej formie. Widzę, że normalnie tutaj przyjadłeś o własnych siłach z uśmiechem, także chyba jest okej. Zgadza się. No ogólnie pierwszy raz tak miałem właśnie, że po walce nie wychodziłem jakiś bardzo zmęczony. No tak, ogólnie mam okopaną tylko tą nogę i w sumie to tyle. Bez żadnych kontuzji, wszystko jest w porządku. Kasper Lubarski wygrywa na Anaconda Fight League. Pierwsze zielone oczko dla gospodarzy. Kasper, jeżeli chcesz komuś podziękować, zwróci się do kogoś, oddaję głos. Przede wszystkim chciałbym podziękować moim trenerom, Bernardowi Chachulskiemu, Marcinowi Rogowskiemu, Dawidowi Romanowiczowi, Bartkowi Gieroniowi, Michałowi Kałużyńskiemu, mojemu fizjoterapeucie Piotrkowi Sikorze, całej ekipie Anaconda Team. No i chciałbym jeszcze podziękować rodzinie, przyjaciołom i wszystkim kibicom, którzy przyjechali nas tutaj dzisiaj oglądać oraz Federacji Anaconda Fight League za danie mi szansy.